Więc dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, na spotkaniu tutaj w Janowie Podlaskim. Pewno Państwo zadajecie sobie pytanie, dlaczego tutaj, dlaczego dzisiaj? Przecież sytuacja Janowa Podlaskiego jest znana. Ona była publikowana już w środkach masowego przekazu, że sytuacja jest trudna, wręcz beznadziejna. Tak, oczywiście to wszyscy wiemy. My jako rolnicy przeanalizowaliśmy dokładnie sytuację w Janowie Podlaskim, ale nie tylko w Janowie Podlaskim, również w innych spółkach, ale szanowni Państwo, tak jak ja bardzo często powtarzałem, że jeśli się dzieje jakieś zło, jakaś tragedia, to nie leczy się skutków, ale przede wszystkim ich przyczyny. I szanowni Państwo, nikt chyba się dzisiaj nie zastanawia nad tym, jak to się stało, że tak dochodowe gospodarstwo, dobro narodowe, wizytówka Rzeczypospolitej Polskiej, słynna na całym świecie, może być doprowadzona do takiej ruiny. Otóż szanowni Państwo, żeby prowadzić gospodarkę, to trzeba się na tym znać. Żeby być rolnikiem, to trzeba się na tym znać. Żeby być hodowcą koni, to trzeba się na tym znać. Żeby być hodowcą bydła, mleka, trzody chlewnej, też trzeba się na tym znać. I tutaj są ze mną rolnicy, są producenci mleka, są producenci zbóż, są producenci drobiu. Szanowni Państwo, jakoś pomimo tych wielkich przeciwności losu, tych anomalii politycznych, pogodowych, jakoś sobie radzą, jakoś żyją, rozwijają się, proszę Państwa. Natomiast tutaj mamy taką patologię, że od czasu objęcia władzy przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego mamy cały czas spadek dochodów i to bardzo, ale to bardzo drastyczny. Szanowni Państwo, opowiem Państwu taką historyjkę. Lata 2001-2005, pamiętacie Państwo, ci starsi pewnie pamiętają, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Straż Marszałkowska znajduje torbę wypchaną banknotami. Okazuje się, że przy otwarciu tej walizki, tej torby, jest ona wypełniona dolarami. No jak się później okazało, było to prawdopodobnie $1 000 000, to była słynna afera. No i okazuje się, że komisyjnie te pieniądze zostały przeliczone. W pewnym momencie pojawia się człowiek, lobbysta, pamiętacie Państwo tą słynną aferę, Jerzy Jaskiernia, kilka milionów dolarów rzekomej łapówki. Oczywiście my tego nie wiemy, ale to była taka afera głośna w środkach masowego przekazu, w mediach, prawda, i tak dalej. Pojawia się człowiek, który odbiera te pieniądze, bierze je z powrotem z tą torbą, wychodzi sobie jak gdyby nigdy nic. Sprawdzane są później te wszystkie kwestie związane, jak ten człowiek się dostał, jak się nazywa. No, okazuje się, proszę Państwa, że był to bliski współpracownik właśnie Jerzego Jaskierni. No to, że lobbysta, to wszyscy wiemy, ale jednocześnie przepustkę załatwił mu ówczesny wiceszef klubu parlamentarnego SLD, pan Józef Oleksy, nieżyjący już dzisiaj. I proszę Państwa, zgadnijcie, jak ten człowiek się nazywa. Zgadnijcie Państwo, jak ten człowiek się nazywa. Ten człowiek, ten lobbysta, który później zajmował się właśnie grami hazardowymi, oczywiście ustawa przeforsowana, nie wiem jak od strony prawnej, bo oczywiście wtedy łapówka to było takie pojęcie jak dzisiaj zwykła prowizja, więc nikomu włos z głowy nie spadł, ale ten człowiek nazywa się Tomasz Halimoniuk. Tomasz Halimoniuk, który właśnie całe życie zajmował się tym procederem, który wsławił się właśnie z tą słynną torbą z milionem dolarów, dzisiaj jest pełnomocnikiem Krzysztofa Ardanowskiego do spraw właśnie hodowli koni w Janowie Podlaskim. I co się, szanowni Państwo, dzieje? Jako pierwszy doprowadza do rozdzielenia czempionatu z wystawą koni w Janowie Podlaskim, przenosząc celowo je do Warszawy, co okazuje się potężnym fiaskiem, nieporozumieniem i katastrofą. Od tego czasu zaczynają się kłopoty. Współpracuje z nim niejaki pan Zombie, który jest dzisiaj dyrektorem w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i też jest odpowiedzialny za stadninę koni w Janowie Podlaskim, za wszystkie spółki, które podlegają pod KOWR. No i drodzy Państwo, sprawdzamy życiorys tego pana. Okazuje się, że w Strzelcach był prezesem bardzo krótko, doprowadził Strzelce do upadku, do ruiny, brał udział w prywatyzacji. Strzelce zostały sprzedane, piękna stadnina. Dzisiaj tam jest CPN, chyba jakieś osiedle, prawda, i tak dalej. Ten człowiek został przeznaczony do tego, żeby nadzorować spółki. I szanowni Państwo, no, rozpisuje się konkurs na prezesa
tutaj Janowa Podlaskiego i na prezesa Michałowa. Okazuje się, że w pewnym momencie, pomimo tego, że zgłosili się do konkursu fachowcy, jeden z tego, co wiem, z tytułem doktora, 30 lat zajmował się końmi, okazuje się, że w pewnym momencie konkurs zostaje odwołany i są zgłoszeni w niewyjaśnionych okolicznościach dwaj panowie. Jeden prezes tutejszego właśnie Janowa Podlaskiego, który, jak się okazuje, do tej pory zajmował się handlem oponami. I szanowni państwo, drugi pan. Okazuje się, że w Michałowie, w tej pięknej stadninie koni, prezesem zostaje człowiek, który do tej pory sprzedawał bilety na Służewcu w Warszawie. Wszyscy biznesowo powiązani z panem Holimoniukiem. I co się dalej okazuje, szanowni państwo? Cały czas notowane są straty. I pytanie teraz powstaje, czy jest taki sam zamiar, jaki był w odniesieniu do upadłej już i sprzedanej stadniny? Czy są jakieś inne zamiary? Ale szanowni państwo, muszę powiedzieć państwu tak. Sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury, ponieważ również, jak pamiętacie państwo, 7 grudnia tego roku, ubiegłego roku, doszło do prawdopodobnie do popełnienia przestępstwa, polegającego na tym, że zorganizowano fikcyjną aukcję koni na Służewcu w Warszawie, gdzie kiedy konie już były wystawiane do prezentacji, prawda, już wszyscy wiedzieli, że potencjalni nabywcy się wycofali i tych nabywców nie ma. Pan minister ogłasza 480 tysięcy euro zysków, prawda, sprzedaży koni i tak dalej. Jak się później okazało, jakieś tam prywatne konie gdzieś tam za 80 tysięcy zostały sprzedane, państwowe pieniądze wydane, państwowe pieniądze wyrzucone w błoto i dzisiaj się dziwimy, dlaczego jest tak źle. No szanowni państwo, ja już z tym byłem u Jarosława Kaczyńskiego. Przygotowujemy kompletne dokumenty. Krok po kroku dojdziemy. Jakie są zamiary, bo jak prześledziliśmy osoby o powiązaniach tych biznesowo, nawet nie ośmielę się powiedzieć, mafijnych, bo to kiedyś tak się nazywało. I dzisiaj te osoby są desygnowane przez pana ministra do tego, żeby nadzorować wizytówkę naszego kraju, wizytówkę naszej ojczyzny, to szanowni państwo, powtarzam jeszcze raz, my jako rolniczy OPZZ no to nie pozwolimy. My jesteśmy rolnikami, my jesteśmy ludźmi, którzy kochają zwierzęta. I szanowni państwo, żeby dzisiaj Janów Podlaski powstał z nóg, trzeba fachowców. Trzeba ludzi, którzy się na tym znają. No szanowni państwo, no nie da się prowadzić gospodarstwa, jeśli krowy, 400 krów do tej pory dawało mleko, a dzisiaj daje 200. No szanowni państwo, jak krowa nie daje mleka, to nie daje dochodu. No jak to? Przychodzi nowy prezes i on jest tak łubny, taki doświadczony w dziedzinie zarządzania gospodarstwem, że najpierw rozkazuje budowę płotów obok swojego domu, zamiast wyrzucić gnój spod krów. No nawet takich prostych rzeczy nie wiedzą. No oczywiście dzisiaj sprzątanie, no bo media, środki masowego przekazu i tak dalej. Owszem, sprzątanie tutaj nic nie pomoże. Kierujemy zapytanie. Pytam publicznie i żądamy, jako rolnicy żądamy natychmiast ujawnienia wyników finansowych za 2019 rok przez Janów Podlaski, przez Michałów. Muszę państwu powiedzieć, że Michałów już jest na skraju bankructwa. Dzisiaj dostaliśmy informację, że już się zaczyna wyprzedać nieruchomości. No ten pan jest doświadczony naprawdę, bo do tej pory umiał bilety sprzedawać, a teraz już ruchomości będzie sprzedawał, czyli znaczy, że czegoś się w życiu nauczył. A więc szanowni państwo, po pierwsze, doniesienie do prokuratury o zbadanie, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa właśnie w zakresie organizacji wystaw, prawda, w dniu 7 grudnia na Służewcu w Warszawie. I wniosek, który już został złożony o natychmiastowe odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, bo ja dzisiaj państwu powiem, że gdybyście państwo tak prześledzili to, co ostatnimi czasy, do czego doprowadził Jan Krzysztof Ardanowski, w każdym innym kraju zostałby aresztowany i postawiony w stan oskarżenia w trybie natychmiastowym. W trybie natychmiastowym. Niech Jarosław Kaczyński przemyśli i wytłumaczy, jak to jest, że lobbysta powiązany z lewicą, uczestnik jednej z największych afer w dziejach Polski, dzisiaj zarządza stadninami, dzisiaj jest prawą ręką ministra rolnictwa. My na to zgody nie wyrażamy. My mamy program, który jest przygotowany przez
fachowców jako program naprawczy i ten program w dniu jutrzejszym zostanie przedstawiony na Nowogrodzkiej, ale ten program opiera się przede wszystkim na jednym. Natychmiastowe zmiany kadrowe. Nie mają prawa zarządzać ludzie nieprzygotowani, bez kwalifikacji i o niejasnej przyszłości. Od tego zaczynamy i szanowni Państwo, będziemy Państwa informowali o wszystkich naszych zamierzeniach jutro. Chciałbym się spotkać właśnie na Nowogrodzkiej, przynajmniej z dyrekcją od Jarosława Kaczyńskiego, żeby przedstawić jeszcze te wszystkie, bo ja rozumiem, prezes ma prawo o tym nie wiedzieć, ale prezes również teraz musi być poinformowany o tym, że jego własny minister po prostu go oszukał i wprowadził w błąd. To znaczy, wie pan, rola jest taka, bo, że on jest pełnomocnikiem pana ministra Ardanowskiego, który pociąga tutaj za przysłowiowe sznurki, a jednocześnie za nic nie odpowiada, bo za co odpowiada pełnomocnik? On nie ma żadnej odpowiedzialności tutaj. I teraz, jaka jest jego rola, to my wiemy. Znaczy, to my tego nie wiemy oczywiście, jaka jest jego rola, bo pełnomocnik to jedno, ale jakie ma zamiary, to drugie. No, my widzimy efekty. My widzimy efekty. Ja śmiem dzisiaj twierdzić, że Janów Podlaski na dzień dzisiejszy jest na minusie w granicach między 4 a 5 milionów złotych. Tak przynajmniej twierdzą fachowcy. Jeśli pan minister twierdzi, że jest tak wszystko w porządku, to niech ujawni państwu, niech ujawni opinii publicznej, że proszę bardzo, Janów jest na plusie, albo jest tylko na lekkim minusie, że jest wszystko w porządku. Proszę sobie sprawdzić sprzęt, proszę państwa, jaki dzisiaj jest w Janowie Podlaskim, a jaki powinien być. Proszę sobie sprawdzić łąki, jak są koszone, jak są używane, bez jakiejkolwiek rekultywacji. Są to łąki jednokośne, proszę państwa. No jak można nazbierać dosyć paszy dla bydła, dla krów, dla koni, jeśli się nie dba o pola, jeśli się nie dba o łąki i ich nie nadzoruje w odpowiedni sposób? No to muszą być rolnicy, to muszą być fachowcy. Ja kiedyś pamiętam, tutaj byłem na wizytacji jako związkowiec, jak mi oprowadzał kierownik, który jest dzisiaj na emeryturze, jak on mi opowiadał, jak oni doglądają te krowy, że te krowy utrzymują w zasadzie tą stadninę przez cały rok, że konie to jest tylko jednoroczny dochód, więc te krowy dawały dochód na utrzymanie pracowników, prawda, otoczenia, zieleni, pól, zakup nawozów, środków do produkcji rolnej. No aż się chciało tego słuchać. Dzisiaj pójdźcie, zapytajcie pana prezesa, on nie ma zielonego pojęcia o niczym. No jakby do tego dołożyć jeszcze panią Stojanowską, no szanowni państwo, no pełnomocnik typowany przez pana ministra Ardanowskiego udziela wywiadu do dziennika The Times, nie wiem czy państwo wiecie, że do Polski już nie ma po co przyjeżdżać, jeżeli chodzi o zakup koni arabskich. Że już nie ma, że to już upadło. No ona w imieniu rządu na cały świat informuje, że nas już tu praktycznie nie ma. No za taką zbrodnię ekonomiczną, za takie coś, to już dawno powinna być wyrzucona i nikt z nią nie powinien rozmawiać. Szanowni państwo, no dzisiaj doradza. Została zwolniona przez Jurgiela, to my wszyscy wiemy, więc ja podejrzewam, że doradza tak, żeby było źle, po to właśnie, żeby dokonać zemsty. Już nie będę mówił o powiązaniach z różnymi politykami, prawda, i tak dalej, ale szanowni państwo, dla mnie to jest to sprawa kryminogenna i tutaj musi naprawdę wkroczyć prokuratura, żeby naprawdę jeszcze uratować to, co można uratować, a można uratować, bo jeśli dzisiaj widzimy, że upada Janów, to ja państwu powiem. 2 lata prezesem Janowa był nasz taki fachowiec, który nazywał się pan Grzechnik. Miał jeden rok wynik prawie 1 000 000 zł, drugi miał 1 300 000 ponad. Został wyrzucony z pracy, szanowni państwo. No kura, która przynosi złote jajka, zostaje unicestwiona. Czy wam państwo coś rozumiecie z tego? Na jego miejsce przychodzi człowiek, który bilety sprzedawał na Służewcu i już na dzień dzisiejszy dochody poszły w dół. Prawdopodobnie Michałów już jest na minusie. I co? To panu ministrowi to nie przeszkadza. Nikomu to nie przeszkadza. Czyli co? Mamy rozumieć, że te gospodarstwa, to dobro narodowe, ma być doprowadzone do upadku i w przyszłości sprywatyzowane. Po naszym trupie nie pozwolimy na to. A to uważamy jako rolnicy też, że pan minister wynajduje takie zastępcze tematy, które mają go usprawiedliwiać w oczach Jarosława Kaczyńskiego o tym, jaki jest skuteczny. Dla nas to jest zastępczy temat, tak jak tu przewodniczący powiedział, co dzień ileś dzieci muszą ośrodki opieki zabierać od niekonsekwentnych rodziców. Tak samo i ze zwierzętami. Nie jest to żaden problem, na przykład jak my tu z przewodniczącym możemy potwierdzić w naszych okolicach i w naszych, tu gdzie się porównujemy, takich rzeczy nie ma. Drodzy państwo, tutaj przewodniczącego popierając w tym wszystkim, trzeba powiedzieć, że pierwszym tym grabarzem jest właśnie pan Jurgiel, który dzisiaj sobie na ciepłej posadce śpi w Unii Europejskiej. Pewnie walczy nam o zrównanie dopłat. Dlaczego tu jesteśmy my jako rolnicy pracujący
też hodowcy bydła i tak dalej. Po prostu śmierdzi nas to już wszystko, to co się opowiada w telewizji o tej pomocy dla polskiej wsi. Ja myślę, że Janów i polska wieś to jak ten koner, tutaj widzicie, już schnący. I tak wysycha polskie rolnictwo i tak wyschnie ten Janów. Od 5 lat tu lokalne media podawały, co się dzieje w Janowie Podlaskim. Janów Podlaski był przejmowany przez te władze z zyskiem 4 miliony złotych. Dzisiaj do czego doprowadzili. I nie będziemy mówić tutaj o tych rzeczach, jak to się stało. Dla nas jest to niezrozumiałe, kiedy my tracimy dzisiaj w naszych gospodarstwach ogromne pieniądze. Pan minister wytacza walki firmom zachodnim, które niby o dziwo mają tu sprowadzać hektolitry mleka, a my mamy tego mleka nie brać. Jestem ciekaw, gdzie sprzeda pan minister truskawki, nasze indyki, nasze kury, jeżeli w taki będziemy się bawić sposób z gospodarowaniem. Po prostu jest to kpina z nas, drodzy państwo. Ja się pytam pana ministra i wołam go do swojego gospodarstwa, tak jak przewodniczący mówi. Co mi przy tym koronawirusie pomógł? Co mi zwrócił to, co to jest z tych opowieści, z tych milionów na polskie rolnictwo? To, że tracimy dzisiaj na kurach, drodzy państwo, to trzeba powiedzieć. Kury są po 2 złote w skupie. Dotychczas były. Indyki spadły o ponad złotówkę, a wy w sklepach płacicie ogromne pieniądze. Tak to wygląda dzisiaj. Zboże spadło. Tutaj są rolnicy, którzy... Wszystko idzie w dół. Mleko, podobna sytuacja. Jeżeli pan minister i zarząd tutaj powołuje się na to, że susza doprowadziła do tak ogromnych strat, to proszę sobie wyobrazić, my tu stoimy, my się pytamy, a my? Gdzie moje odszkodowanie za tamten rok, ja się pytam pana ministra. Gdzie są odszkodowania za tamten rok za suszę? Sytuacja naprawdę dorosła do tego, tak jak tu przewodniczący powiedział, że Janów to jest tylko taką przytyczką naszej frustracji, po prostu. Zaczynają się bardzo złe czasy dla nas, a drodzy państwo, jeżeli z tego koronawirusa nie wyciągnie się wniosków, że to nie armaty, nie bomby, nie samoloty są szczególnie potrzebne w kryzysie, tylko polski chłop i polska żywność, no to nie wiem jak dalej z tym rozmawiać. Popieramy tu postulaty jako rolnicy przewodniczącego o odwołaniu Krzysztofa Ardanowskiego, zresztą nigdy z nim nie wiązałem żadnych dobrych, bo jest to człowiek, który już 30 lat działa w polityce, był wiceministrem rolnictwa, był prezesem izb rolniczych, także człowiek, który od lat rządzi w tym państwie, a chce wszystko złożyć, że to tamci są winni. Także prosimy was o takie prawdziwe relacjonowanie tego, co się dzieje na wsi.